Na Platformę Obywatelską zagłosowało najwięcej mieszkańców powiatu chrzanowskiego w eurowyborach. Wynik różni się od tego w Małopolsce. Tutaj największe poparcie zyskało Prawo i Sprawiedliwość. Pomimo kampanii zachęcającej do udziału w wyborach do Europarlamentu, frekwencja w całym kraju była niewysoka, wniosła niespełna 24%. W powiecie chrzanowskim do urn poszło 22,34% uprawnionych do głosowania. W samym Chrzanowie głosowało 24,18% uprawnionych. Jak się okazało, mieszkańcy powiatu chrzanowskiego mają nieco inne preferencje wyborcze niż większość Małopolan. W powiecie chrzanowskim i gminie Chrzanów największe poparcie zyskali kandydaci Platformy Obywatelskiej, podczas gdy w Małopolsce najwięcej głosów zebrał Komitet Prawa i Sprawiedliwości. I tak w gminie Chrzanów Platforma uzyskała poparcie nieco ponad 34% głosujących. PiS zebrał głosy 27% wyborców, a Sojusz Lewicy Demokratycznej poparło nieco ponad 11% głosujących. Niezły wynik odnotowała Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikkego, zyskując prawie 7,5% głosów. Spośród kandydatów do Europarlamentu w naszej gminie najwięcej głosów zebrała Róża Thun, która odwiedziła miasto także podczas kampanii wyborczej. To zainteresowanie przełożyło się na 1972 głosy wyborców. W okręgu Małopolsko-Świętokrzyskim zdobyła w sumie ponad 125 tysięcy głosów, najwięcej spośród wszystkich startujących do Europarlamentu. Z listy PO sporo głosów w Chrzanowie, bo 456, zebrał także Bogdan Wenta. W całym okręgu zdobył w sumie około 38 tysięcy głosów, co pozwoliło mu wejść do Europarlamentu. Z list PiSu największe poparcie mieszkańców naszej gminy otrzymał Ryszard Legutko, 1051 głosów. W okręgu zagłosowało na niego około 81 tysięcy wyborców. Z ramienia tej partii na Forum Europy Polskę reprezentował będzie także Andrzej Duda, na którego zagłosowało 827 wyborców z gminy Chrzanów, a około 98 tysięcy w całym okręgu. Do Europarlamentu nie dostała się natomiast Joanna Senyszyn z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W gminie Chrzanów zagłosowało na nią 715 wyborców i był to czwarty wynik w wyborach do Europarlamentu w gminie. W okręgu numer 10 zdobyła około 34 tysięcy głosów. Senyszyn nie była jedynym politykiem z tego okręgu, który mimo sporego poparcia nie dostał się do Europarlamentu. Wielkim przegranym jest Zbigniew Ziobro z Solidarnej Polski, który w okręgu numer 10 miał duże poparcie. Ponad 60 tysięcy głosów, ale jego partii nie udało się przekroczyć 5% progu wyborczego. Generalnie z okręgu Małopolsko-Świętokrzyskiego do Europarlamentu weszło 7 posłów. Z Platformy Obywatelskiej Róża Thun i Bogdan Wenta. Z PiSu Ryszard Legutko, Andrzej Duda i Beata Gosiewska. Z Nowej Prawicy Janusza Korwin-Mikkego, Stanisław Żółtek oraz Adam Siekierski z PSL-u.